Fran też zbudował domek dobrze. Raz, cisza. Dwa, za chwilę trzy. Tak, już jest trzy. Za chwilę cztery. Jest cztery. I jeszcze raz, Tomku. Raz, jest, pięć, brawo. Na pięć, brawo. 10 na 10. Będzie drugi. Jak pierdalem. A więc cudownie Sikora rozpoczyna te dzisiejsze zawody. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Jest! 15 na 15! Cudowny Sikora! 15 na 15! Pierdalek oczywiście szybciej. Zmniejszy będzie efekt, nie szybkość. 1-0 dla Pierdalek. 1-1. Pierdalek zbudował. Sikora nie. 3-3. Tomek. 4. Tomek. Ale Pierdalek ma dwie karne rundy. Sikora jedną. No ale Grajs jest groźny. Niech ten Grajs spudłuje. Spuść baba na dziada. Wszyscy wołają. Proszę państwa, no będzie Grajs groźny. Grajs groźny. Ale Tomasz Sikora już kończy rundę. Już kończy. Będzie przed Grajsem. Przed Grajsem. Dosłownie o kilka sekund. A więc walka szalona. Prowadzi Sikora. Prowadzi. Grajs 3-5 sekund za nim. Cichocka już ruszyła do boju i ostatnia prosta. Tu będzie dopiero prawdziwe ściganie. Sichan i Cichocka. I tak już powinno być na mecie. A więc Cichocka wiezie na UI na dalszym miejscu. Złoto, złoto dla Polski. Ależ pięknie, proszę państwa. Mistrzynią Europy zostaje Angelika Cichocka. Drugi bieg, nie, drugi medal. Za chwilę. Bo biało-czerwone. Poczekaj, poczekaj. Biało-czerwona na razie jest ta szachownica, którą ma na kasku. To jest symbol naszych lotników w skokach narciarskich. Jest mistyczna tajemnica lotu. Niech leci daleko i niech wyląduje! I tak zrobił! I jest złoto! Fortuna 72 i teraz jest fantastyczna sprawa. Złoty medal! Złoty medal! Po prostu można zwariować rosyjska! Wiadła Szwedów w parterze, błyskawiczne wstawienie, nie ma bramki! Piotr Wyszomirski! Jakobson, Ekdal, Duric i Petersen! Wyszomirski! Piotrek Wyszomirski! Fantastyczny! Falgren, Jakobson, Wyszomirski! I Wyszomirski! Ależ to jest on! I Wyszomirski! Cały czas ta sama akcja Szwedów. Falgren, Chrapkowski, nie daje mu się przetrzeć. Teraz dał, ale Piotrek Wyszomirski! Co on wyprawia w tej bramce? To sama sytuacja. Ale jeszcze daleko do końca. I Ekdal Duric, Piotr Wyszomirski! Jeszcze bronimy. Numerem dwa w zespole szwedzkim na prawym rozegraniu. Chciałbym się znaleźć w skórze naszych reprezentantów w szatni teraz podczas przerwy, bo myślę, że Bogdan Wenta nie będzie przebierać w słowach i bardzo ostro potraktuje swoich podopiecznych. 3:20:9. Takim wynikiem kończy się pierwsza część tego meczu i w podłych humorach po prostu nasi zawodnicy udają się do szatni na bardzo męską i ostrą rozmowę. Jaszka do kogo? Tak ładnie, pięknie, cudowna akcja. Michał Jurecki teraz. Jurkiewicz i strata piłki. Grają Polacy. Spokojnie, panowie, przeprowadzić tę akcję. Jurkiewicz, brawa! Już tylko 4 bramki do odrobienia. Coś. Starają się budować te swoje akcje. Łapiemy piłkę. Błąd, Ekdal Duric w fatalny sposób. I teraz Wiśniewski musi rzucić. Jest bramka. 3 bramki straty. Coś niesamowitego. Tutaj Andersona, ale co zrobią jego partnerzy? Polacy mają piłkę. No, wykorzystajmy to. Wiśniewski i bramka! 28-29. Nikt już to chyba nie wierzy, że Polacy nie potrafią się podnieść z nawet najgorszej sytuacji. Szansa na remis, proszę państwa. Jest szansa na remis, tylko trzeba tutaj zagrać skutecznie, bez błędów. Do kogo podanie? Podanie! Bramka! Wiśniewski! Mamy remis! Uciekają sekundy, 12 sekund do końca. Ekdal Duric nie ma
do kogo podać. Largol, pozycja już. Gra pasywna, piłka dla Polski, jeszcze jest szansa na cud, na zwycięstwo. Rzucaj, nie, ale i tak, proszę Państwa, 29-29. Polacy remisują. Po zewnętrznym, Polak po wewnętrznym, wyprzedzi rekordzistę świata, wyprzedzi Shane'ego Davisa, zmniejsza się ta strata Polaka, Polak chyba jedzie na najlepszy rezultat, proszę Państwa, widzimy tą kreskę, Zbigniew Brudka obejmie prowadzenie, jest pierwszy, prowadzi, matko jedyna, on to zrobił, ugasił ten olimpijski płomień nadziei rywali i maty jejku, minuta 45:00, to może być medal, to może być złoto. Piłkę, przejąć piłkę i rzucić kolanę, nie wpuścić nie piłki. Ma, nie ma, Kolo, nie mamy piłki, nie mamy piłki, 20 sekund do końca. Polacy, zabrajcie tę akcję, zróbcie to, możecie to uczynić. Michał Jurecki, Francuzi teraz stają z miejsc, aby Polakom się to udało. 9-8 sekund do końca, kto zdecyduje się na oddanie tego rzutu? Serii 4,8 punktu straci Piotrek do Stefana Krafta, ale tylko 2,2 do podium. 128 metrów musi skoczyć, a więc zobaczmy. Wyszedł chyba odpowiednio na wysokość. Jest! Brawo! Brawo, brawo, brawo! Ale 130 metrów skoczył powyżej rozmiaru skoczni. 131 metrów Piotrka Żyły. Pięknie, najdalej, wspaniale. Czy to jest skok? To jest skok, może na medal. Atakuje podium mistrz. Tylko 90 metrów. Wyjście na prostą. Kowalczyk przed Biergen. Może będzie złoty medal. Wyra mocno klikami. Biergen nie odpuści do ostatniego centymetra. Kończy walka na śmierć i życie. Biergen czy Kowalczyk? Biergen czy Kowalczyk? Wyra mocniej. Jesteś silniejsza. Potrafisz to zrobić. Wyra Kowalczyk czy Biergen? Wyra Kowalczyk minimalnie. Kilometrów do mety. Dawaj Michał, ile tylko masz sił. Rozpoczyna się El Mirador. To będzie wspinaczka, gdzieś się dwukilometrowa, a później zaczną się zjazdy. I Michał Kwiatkowski na prowadzeniu. Wreszcie biało-czerwony. Jest, Michał, jeszcze trochę. Jeszcze trochę, jeszcze kilka pociągnięć. Musisz, Michał. Filip Gilbert, 1100 metrów. Może jeszcze jeden kilometr. Dawaj Michał, jesteś zmęczony, ale dasz radę. Kręci głową Filip Gilbert. On już nie może, pracuje. Największą pracę. Zanim Francuz, zanim Duńczyk. Jeszcze zakręt, jeszcze będzie 500 metrów do mety. Śmiało Michał, dasz radę. Musisz to... Tej na...
nocy. Popatrzmy, już za chwilę Polacy rozpoczną. Teraz trzeba zachować zimną krew. Kto podejmie się tego zadania, aby rzucić? Piłka do Lijewskiego. Lijewski na skrzydło do Daszka, ale nie ma rzutu. Daszek! Hansen przygotowany! Coś niesamowitego! Maciu, uspokój się! Proszę Państwa, remis! 20. Pod Labosa to jest dobre tempo dla Duki, a więc to wszyscy będą starać się udowodnić, że ten sposób rozgrywania biegu im pasował. W tej chwili przesuwa się na trzecie miejsce Adam Szczon, będzie zapewne po łuku atakował i w tej chwili minął szybko Lewandowskiego, minął Coopersa. Długi atak, taki jak kiedyś rozpoczął w Zurichu na Mistrzostwach Europy. Czyżby powtórzenie tego wydarzenia, które przeszło do historii. Znowu z ogromną przewagą zaczął ten atak Adam Szczon. Czy wytrzyma, bo napierają rywale. Lewandowski tam się utrzymuje. Lewandowski przed Gilem. Szczon, Lewandowski, Gil. Tak to chyba wyglądało. Kapitalny finisz minut. We'll be right back.